Python wirus! Tak. Moi drodzy Państwo, witajcie bardzo serdecznie. Tutaj z tej strony ja, Nikodem, i pamiętajcie, zanim wejdziecie na ten film i obejrzycie moje zdanie na temat koronawirusa, pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę, zostawić suba, bo będziemy szli do 1000 subów niedługo. Ale co najważniejsze, pamiętajcie, żeby dbać o zdrowie innych, swoje, myć ręce, nie obgryzać paluchów, nie wkładać paluchów do gęby i dbać po prostu o zdrowie ludzi z otoczenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat koronawirusa, mojej perspektywy na ten temat. Lecę totalnie na spontanie, bo wydaje mi się, że żadnego skryptu na ten temat kuźwa nie trzeba. Moja perspektywa na temat koronawirusa jest taka, że to po prostu jest ścierwo, które Chiny wyemitowały, żeby wytępić ludzkość. Po co? Nie wiem. Ale ta cała epidemia to jest po prostu jakieś szaleństwo. Teraz Ameryka wybiła w górę, jest top 1 zarażonych ludzi na świecie i to jest po prostu smutne, bo to przez tych wszystkich Nowojorczyków, co chodzą po parkach i w wieku 70 lat stare babcie chodzą sobie bez masek i w ogóle i mówią: o, my się nie boimy koronawirusa! Jej, będziemy sobie chodzić na balety, tak! Para pa para pa pa. Tak, dokładnie. Tak. Mniej więcej tak to się dzieje w Ameryce teraz. Właśnie dlatego jest ponad 80 tysięcy zarażonych w Ameryce. Włosi ponoć też tak robili. W Chinach to już to tam nie powiem, bo to Chińczycy wyprodukowali, to się w sumie nie dziwię, że jest 80 koła zarażonych. Ale mniejsza o to. W Polsce to wiecie, jak się dzieje. Kuźwa, kolejki są aż po drugą stronę ulicy. Kurde, idę sobie do Biedronki, kolejka po przystanek autobusowy. Chcę iść sobie na pocztę, kolejka, kurde, pod pierogarnię. Mówię, nie. To jest po prostu masakra. A jeszcze w Żabce, kuźwa, każą ci kartą płacić. No ludzie, no dobra, ja rozumiem bezpieczeństwo i w ogóle. Ale w miarę możliwości przyjmujcie gotówkę w tej Żabie, okej? Okay? Proszę o to. Ale nie, bo ogólnie wiecie, o co mi chodzi. Ludzie po prostu panikują, nie wiedzą, co ze sobą robić i kupowali masowo rzeczy. Sraj taśmę w ogóle, nie wiem po co. Makarony, ryże. Gdzie makaron z Włoch, a ryż z Chin, nie? No i tu mamy problem, bo niby produkty zagraniczne, gdzie była dotychczasowo największa skala ludzi zarażonych, a teraz Ameryka góruje i jej. Trump się cieszy, bo jest w top 1 teraz. Nie, żartuję, ale ogólnie ludzie panikują, nie wiedzą, co robić ze sobą i ja uważam, że po co panikować, skoro można w domu siedzieć i nic nie robić, ewentualnie zamówić sobie kurde przez neta, a nie zapieprzać do sklepu. I kuźwa, dzidabry, poproszę to. 1000 złotych się należy. No i tu jest problem, bo kurde ludzie 1000 wydają, zamiast kurde na internecie sobie posiedzieć i zamówić przez internet, gdzie jest bezpieczniej i na pewno zdrowiej, tak? Przez tą epidemię teraz ludzie się ciągle zarażają, 1000 u nas wybiło, więc spoko, znaczy nie spoko, bo ludzie zarażeni to są. Ale tak jak mówię, perspektywa moja jest na to, żeby po prostu dbać o zdrowie innych, nie wychodzić z domu, rzadko wychodzić z domu. I przede wszystkim siedzieć w domu, dopóki się ta cała epidemia nie skończy. Komunikować się przez portale, przez komunikacje internetowe typu Discord, Skype i w ogóle. Zamawiać jedzenie przez neta. Albo kupić sobie zapas na maksymalnie miesiąc, tak? To jest taki... No ewentualnie przez neta te zapasy, no to już jest lepiej, tak? I... To, co chciałem powiedzieć na temat koronawirusa, no to jest po prostu jakiś shit. Przez to, że wszyscy tak panikują, maseczki i w ogóle, wiecie, nie zdejmę maski przez tego koronawirusa. KN, śmieszne. Tak więc, moi drodzy, ja lecę montować ten film, taki krótki filmik na temat koronawirusa.
Zobaczymy się w weselszych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.